mamy nowego zawodnika w naszej drużynie. Wydaje mi się, że debiut w seniorskiej piłce. Szymon, którego tata wylicytował w szczytnym celu na operację Kuby Syryjczyka. Trening z pierwszą drużyną Podlasia. Udało się, to jest moim zdaniem, to nie chodzi tutaj o żadne pieniądze, o ten to chodzi o Gersa, a przede wszystkim o zdrowie chłopaka. Liczymy, że to nie tylko będzie jednorazowy występ, tylko w przyszłości za już kilka lat Szymon będzie z nami trenował na co dzień. Zaraz sprawdzimy już jego minności na tle chłopaków pierwszy raz. Dodatkowo w podziękowaniu za tak hojną licytację chcemy przekazać Szymonowi koszulkę najnowszą Podlasia z podpisami zawodników. Jest to jedna z niewielu kopii, które są na razie dostępne, więc jest jedną z pierwszych osób, która tę koszulkę otrzyma i będzie miała. Szymon i jego tata też w piłce nożnej siedzą. Teraz już nie piłkarz, a jestem wiceprezesem Bizona Jeleniec. Tak, dokładnie tak. Tata Szymona jest działaczem Bizona Jeleniec, więc jest blisko tej piłki nożnej, blisko lokalnej piłki nożnej, więc cieszymy się, że tak jakby śledzi nas, nasz profil, nasze działania i wspiera takie szczytne cele jak ten w sprawie Kuby Syryjczyka. Stacja jest kupa, to prowadzi właśnie Mateusz Połynka, za co dziękujemy mu serdecznie. Jest super społecznikiem, działa jak tylko może, udziela się i w Podlasiu, i w mieście, więc szacunek Mateusz, pozdrawiam cię serdecznie. Tych licytacji jest, tak jak powiedziałem, dużo, jest taka grupa na Facebooku, gdzie Mateusz to prowadzi. Licytacje treningowe, tak jakby Podlasia, są dwie, więc dzisiaj uczestniczymy w tej pierwszej wygranej. Drugą wygraną wygrał nasz też kolega. Licytacji, tak jak mówiłem, było dużo. Jedną z nich była koszulka naszego kapitana, najlepszego strzelca drużyny. Ma teraz czwarte miejsce w ogólnej klasyfikacji trzeciej ligi. Kamila Kocoła, wygrał ją nasz wiceprezes Ernest Jaroszek i będzie ją dumnie nosił, chociaż to jest trochę za mały rozmiar na niego. Trzy razy za mały, ale spokojnie powiedział, że do wakacji zmieści się w nią. Sytuacja Podlasia wygląda zaskakująco dobrze, jeśli popatrzymy na to, jak zaczynaliśmy tę rundę i mało osób się spodziewało, że tak to może wyglądać w tej chwili. Jesteśmy pod wrażeniem tak jakby gry chłopaków, pod wrażeniem pracy trenera. Wydaje nam się, że zmierzamy ku jak najszybszemu utrzymaniu się w lidze, oczywiście na boisku, co nas bardzo cieszy. Jak tylko to osiągniemy, to utrzymanie, to stawiamy sobie jeszcze wyższe cele, o których na pewno poinformujemy wkrótce, ale to naprawdę będą duże cele. W przyszłości zawodnika ZS Podlasia? Zobaczymy.